Dzisiaj będę przygotowywać tosty z humusem i warzywami, a teraz powiem kilka słów wstępu do tego dania. Więc tak, przede wszystkim możemy używać tutaj różnych rodzajów warzyw. U mnie akurat jest pomidor, papryka i jarmuż mrożony, ale możemy oczywiście użyć szpinaku, możemy użyć rukoli, roszponki itd. Warzywa mogą być naprawdę różne. To mogą być warzywa mrożone, mogą to być warzywa świeże. Ja akurat używam jarmużu mrożonego, bo uważam, że jest bardziej praktyczny. Ten jarmuż świeży bardzo szybko się niestety psuje, więdnie w lodówce, a jarmuż mrożony jest tak jakby pod ręką, zawsze dostępny. Ja po prostu po zakupie jarmużu wrzucam go do zamrażarki i wyjmuję wtedy, kiedy go potrzebuję. Po prostu go kruszę do dania, tak jak możecie zobaczyć też w filmiku, że ten jarmuż jest po prostu jeszcze zamrożony, jak go dodaję. I bardzo szybko on się rozmraża. Gdyby to był szpinak taki w kosteczkach, bo czasem można kupić takie w kulkach, w kosteczkach szpinak, to taka mrożonka nie będzie tak szybko się rozmrażać, więc trzeba oczywiście taki szpinak trochę wcześniej wyjąć z zamrażarki. Natomiast świeży szpinak jak najbardziej można wrzucić do tego dania, rukolę czy roszponkę też można pod koniec duszenia warzyw wrzucić. I teraz tak, zamiast humusu można użyć też innych past. Można użyć tofucznicy na przykład, można użyć jakiejś pasty z soczewicy, można użyć jakiejś gotowej pasty sklepowej. Też możecie sobie użyć na przykład tofu, w zależności od tego, co macie w domu i na co macie ochotę. Zamiast chleba żytniego czy orkiszowego może być na przykład też chleb graham albo bułka grahamka. Jak nie macie tostera, to można ten chleb podpiec na patelni. Też nie musicie go szczególnie podpiekać, jeżeli nie macie ochoty. Możecie po prostu sobie wziąć taki chleb, ale podpieczony myślę, że jest trochę smaczniejszy akurat w tej potrawie. Ja używam też mieszanki przypraw do przyprawienia tych warzyw, które są na patelni. I możecie zobaczyć tam taki słoiczek. W tym słoiczku mam różne przyprawy i one tutaj są takie pomarańczowe, dlatego że mam tutaj kurkumę i ona zabarwia właśnie te wszystkie przyprawy. Natomiast jest tutaj oregano, sól, pieprz, jest trochę natki pietruszki, jest trochę czombru, no i właśnie ta kurkuma. I taką mieszankę robię sobie na przykład raz na 2-3 tygodnie, w zależności od tego oczywiście, jak dużo jej zużywam. I trzymam w słoiczku zamkniętym, także nie muszę wtedy podczas przygotowywania dań poszukiwać przypraw i dorzucać trochę tego, trochę tamtego, a po prostu wrzucam już taką gotową mieszankę i sprawdza się po prostu, jest to szybsze przygotowanie potrawy. Także mam nadzieję, że te tosty Wam się spodobają, że będziecie je modyfikować. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy próbowaliście, czy zmienialiście coś i jak Wam się w ogóle ten filmik podoba, bo być może będę robić więcej takich rzeczy. Zapraszam do gotowania.